No, mamy godzinę 9:23. Powinien już pan Władek przyjść. No, kochani, dzisiaj jest bez opadów na razie. Słońce już schodzi. Nie ma wiatru wcale. No, troszkę wieje. Troszkę tam dzwoneczki się bujają. O. Widzicie? Ale nie dzwonią. Nie dzwonią. Jak zwykle z rana kapitan Żbik za mną chodzi i robi fikumiku. O, proszę. Kotkom dałem jeść. Puszkę łyskasa, które przysłała pani Ania. No, lubią jeść ten łyskas. O, puszki im pasują. No i co? Temperatura wygląda, że tutaj jest dodatnia, ale nie jest na plusie. Po prostu on trochę się grzeje od ściany bocianówki. Stąd tak zawyża. Tak samo dach się grzeje. I zobaczcie, jakie sople się porobiły. No, muszę je poutrącać, przy czym muszę umiejętnie utrącać, bo jak chcę urwać, to mi się z tą papą urywa zaraz tutaj, która jest zawinięta. Także to też będę musiał umiejętnie utrącić, żeby nie ułamać papy. Ptaszki szukają jedzenia. Mięso, które zostało tłuste od wczoraj do dzisiaj, kotki nie zjadły, no to tutaj tym kosą, kwiczołą, sikorką wyłożyłem na tacę, żeby sobie zjadły. Porwałem na mniejsze kawałki i niech ptaszki jedzą. Dzięcioła słyszę, że gdzieś tam puka. No, szramek. Dzisiaj mamy sobotę, czyli pojutrze, jak mi się uda go złapać i włożyć, no to pojedzie do kastracji. Taki ciulku, pojedziesz, wytną ci skarby i stracisz swój cały impet. Nie będziesz tu ganiał wszystkie kotki. Bo tak to gania. Co jaki kocur wyjdzie, to zaraz go goni. Tylko Chińczyka nie gania, bo Chińczyk po prostu przyjawia, jest przeciw wojnie. W ogóle nie przejawia wszelkiej obrony. Także ten nawet nie próbuje go atakować, bo widzi, że on się w ogóle nic nie boi, nie stroszy. Zachowuje się, jakby jego nie było wcale widać. O, słyszycie, jak ptaszki ćwierkają? Dzięcioł. Dzięcioł w drzewo pukał, dziewczę płakało. Wraca dworzan, radca Żaczek, dzięcioł puka, dziewczę płacze. No, nie ma kotków. Wczoraj wieczorem, jak szedłem, a szedłem wcześniej, bo o godzinie po 15:00, to niestety, ale nie było wąsika. Majeczka. Majeczka zdrowa, nieprzeziębiona. A ten to już w ogóle. Ale gdzie on śpi, to ja nie wiem. Jego wieczorem nie ma na karmieniu. On tylko z rana do południa jest, a później przepada, gdzieś się chowa. Teraz zobaczymy, czy ptaszki tu jedzą, bo słyszę ćwierkanie.
Nie ma. Nie ma. O, o, o. Przyleciał jakiś. Kos ma żółty dziób. Jedz, kolego. Na zdrowie. A widzicie? Jak ładnie je. Odrobiłem na kawałki. No, mogłem na mniejsze jeszcze. No, ale to tyle, co palcami rozrywałem. Ale one mają dzioby. Dadzą sobie radę. A, porwał i poleciał. Poleciał. A, i je sobie na płocie. No, co ostrości nie łapie. Większy kawałek ma większy problem. O, następny przyleciał. Biorą i uciekają. A tamte na płocie siedzą. Na drzewie. Będą przelatywać. Muszę się schować. O! Majeczka, nie wychodź! Kicia! Chodź tutaj! Maja, chodź! Kic, kic, kic. Maja! Chodź! No! Ojej, ta Maja tutaj. Nic, muszę zrobić. Zaniosę im dalej. Jak one siedzą na płocie, to ja im zaniosę tam pod płot, nie? Chyba to będzie rozsądne. Ten czas będą sobie tutaj dziobały. Sobie wezmą. Usiądą na płot i będą dziobać. O! Dobra. Zrobiłem następny dobry uczynek dla ptaszków. Ptaszkom trzeba. O, a zobaczcie. A ta zamiast do kuwety, to do śniegu. A dlaczego w tym miejscu? Bo w tym miejscu piaskownica była. I ona wie, że tu piasek był. Co, kapitanie Żbik? Chodź, kiciulku. Chodź, Juniuś, chodź, chodź. Chodź, 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 kicia. O, antenka w górze. Cieszy się. Idziemy, kicia? O, chodzi tutaj za mną przy bocianówce. Ale do bocianówki nie odważy się wejść. Tak jak Julcia, jak świętej pamięci Maciuś. Nie wejdzie. No dobra. Jak temperatura mi? Plus 1,6. Ale mówię, grzeje się od tego. Spróbuję go zdjąć i postawić go. O kurde, baterie mi wypadły. Nie, nie wypadły, ale... O, tak. I teraz go postawię tutaj. No. I jak nasz Kleofasik, tu mu wysypałem, a tu mu mokrą karmę dałem. O.
Klofas, kiciulek, jak się czujesz? Ciepło? Ciepło kicia? Ciepło. No chodź. Ojej. Muszę go pogłaskać, bo się dopomina ten kapitan Szpik. Kiciulek. No. Dałem kotkom. Dałem ptaszkom. Zobaczcie, jakie sople lodu. Pani Bożenka z Australii się zachwyca soplami lodu, bo mówi, że nie widziała już 40 lat. Proszę Pani Bożenko, proszę patrzeć. No, będę je obtrącał. Postaram je obtrącić, ale one znowu narosną. Temperatury w nocy są poniżej zera. W bocianówce grzeje. Nie? Co, kiciulku? A, kiciulku. Oj, 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 oj. Nie kochali cię tyle lat, co? Kicio, nie kochali. No. No. Dobra. I jak temperatura spada? No, na razie nie. Dobra. Nie wiem, gdzie Chińczyk. Czy znowu się gdzieś schował? Ciotka płaczka. Tu jedzenie jej wyłożyłem, ale ona nie je. Na razie tak leży. Tutaj kto to jest? Kiciulek. A, Basiorek. Kolega Basiorek. Kolega Szramek. Kolega Romeo. Koleżanka Majeczka. Tak? To chyba koleżanka Mamuśka. Tak? A tu jest kolega Cienki Bolek. Tam nie ma nikogo. A tu nie wiem, czy ktoś jest. 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 To jest chyba kolega Murzynek. Kolega Murzynek. Tutaj nikogo nie ma. A kolega Chińczyk. Już mi znikł. Już go nie ma. To beczki nie wchodzi tutaj. To jest drań jeden. Tam go nie widzę nigdzie. Tu chyba go też nie ma. No nie wiem, gdzie on. Bardzo prawdopodobnie, że on mi wlazł na dach do beczki. Tutaj nie ma. Że do beczki wlazł. Spróbuję go namierzyć w beczce. Muszę podciągnąć gacie, bo szelek nie wziąłem. Mi się wszystko zsunęło. I nerki odkryte. Dobra. No, dałem sobie radę. A jeszcze jednej nie widziałem. Tu jest koleżanka Misia. Tak? Koleżanka Misia. No. Noskiem pociągająca. To idziemy szukać kolegę Chińczyka.
wygrzał się. I znowu gdzieś przepadł. Zobaczymy tutaj, czy jest. No, widzicie? Żarówka grzeje, ale nie ma kolegi Chińczyka. Oj, oj, oj. Gdzie ten kolega Chińczyk? No nie, temperatura nadal 1,6 nie spada. Ja nie wiem. Przecież jak 1,6, to powinno się topić. Chyba ten termometr coś nie tak wskazuje. Zobaczymy. Ten wie, że tutaj było tacka, to przyszedł tutaj. A tacka jest, kochani, tam. Pod płotem. I zobaczcie, jaki tam ruch. O. O, nie może połknąć. Łykaj, łykaj. Kości nie ma. Same mięso. O. Tłuste mięso, słonina, kalorie. Kolego. A tam na płocie siedzi ich. Zobaczcie. Kosików jeden. A już poszedł tutaj. Gdzie tu jest ta taca? O. Mięsko. A drugi jest. Gdzie to jest? Widzicie? No dobra. Ale ja mam szukać Chińczyka. Zajrzyjmy tutaj. Nie, wygląda, że tu go nie ma. Tu go nie ma. To zajrzyjmy. Gdzie? Do tamtej beczki. Chińczyk! Kicia, kicia! Jest! Jest tam, widzicie? Kicia, kicia! O! Widzicie łeb? Chińczyk! Kic, 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 kic. Chodź, kicilku! Jest tam! Jest, sierota, siedzi! Chińczyk! Kicia! Chodź tam! Chodź, kiciulku! Jest! Kicia, kicia, chodź! Chińczyk, kiciek! Chodź, kiciulku! Kicia! Schował łeb. Kicia! Chińczyk! Chodź, kicia, kicia! Kic, 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 kic. Chodź, kiciulku! O, widać uszy, widzicie? Widzicie uszy? Kicia, chodź! Chińczyk! A. Łeb widać, jak nie wiem. O, uszy. Jest kurna. Wiecie, ma beczkę w wocianówce. Nie. O, teraz widać dokładnie go. Bliżej jest. Ojej.
złapią coś. O, ucho. Widzicie ucho? Widzicie? Skurna. Proszę. No co? Zabrałem stąd beczkę. To włazi tam. I co? Muszę tą beczkę dzisiaj na powrót tutaj położyć. No bo co z tego? Tam żaden kot nie wchodzi. A tutaj przynajmniej wchodził. Oj, zobaczcie ile sopli. Zobaczcie ile sopli. Ajajaj. Ajajaj. Jak ładnie. Bocianówka soplowa. I co? Kapitanie Żbik? A nasze ptaszki? Jedzą teraz tam niepokojone przez koty. Mogą spokojnie sobie dziobać mięsko. Nie? Kiciul, a. Ajajaj, aż się biją o mięso. A nie, to są chyba dwa różne gatunki. O, tam chyba nawet sikorka przyleciała. Tak. Sikoreczka. A kochani, są... W Polsce do tej pory były dwa gatunki sikorek. Sikorka modra. I sikorka ta mała, mysi królik. Ale już w internecie pokazywano zdjęcia niebieskich sikorek, które się nazywają lazurki. No, także klimat się ociepla i sikorek coraz więcej i innych gatunków ptaszków. No to tyle będzie w tym odcinku. No, mamy godzinę, którą? 10:11. No, pana Władka jeszcze nie ma, bo dzisiaj sobota jest msza od 9:30 do 10:15. Także pan Władek przyjdzie troszkę później. No zobaczcie, nie ma beczki. Nie ma beczki, wyniosłem. Nie ma Chińczyka. No bo wiadomo, gdzie Chińczyk jest. Co pogoniłeś, Romea, co? Zlać ci tyłek? Ci wytnę te skarby, to się uspokoisz. No, będziesz tu ganiał. Powinien ci klapsa w dupę dać. No. Co jaki kocur tu wyjdzie, a on tu jest, to zaraz go pogoni. No i tak. I tak, kochani, beczka wróciła na stare miejsce, jak widzicie. Jak on już ma i lubi w tej beczce na dworze, to co ja zrobię? To niech siedzi tam na dworze. Tam ma siano dołożone. Tam na dach nie chce wchodzić teraz, bo papa jest zimna, twarda, to by mogła popękać, jak będę wchodził. No on tam siedzi. Przynajmniej siedział. Chińczyk! Kicia! Kici, kici! Pokaż się! Kiciulek! Chińczyk! Kicia, kicia! O! Jest, widzicie? Chodź, kiciulek! Chodź! Chodź, kicia! Chodź, kicia. O, reaguje, jak go się woła Chińczyk.
Chodź, Kicia. No. A, jest. Chodź, Kicia. Chodź, Kiciulku. No, chodź. No, on się kapitana Żbika nie boi. Kapitan Żbik go nie atakuje. No. I co tam siedzisz w tym zimnym? No, chodź. Chodź. Oj. No. Chodź. Widzisz, i kaszelek. W zimnym siedzisz. No. Chodź. Do bocianówki pójdziesz. O, widzisz. Ta kicha prycha. No ciepły jest. No, żyje to ciepły. No, ale nie widzę, żeby smarz. No, ale prycha. Ale prycha. Nie do twarzy. 2,1. A na tym termometrze mamy +1. Aha, kaszelek. Widzisz? Nie jest za ciepło tam. Nie jest za ciepło. Kolego. Nikt go nie wygania. Chodź. Właśnie tutaj. Choroba już mi ucieka. Już mi ucieka. Siedź. O, widzisz. A, widzisz? Kaszelek. No. Co za kot. Żeby go ktoś wyganiał, ale go nikt nie wygania. Idzie na dwór. No i teraz kaszle. No, wszystkie koty siedzą, tutaj się grzeją. A tego nikt nie wygania, na dwór idzie. Romeo, co tam? No, jest 13,9, bo włączyłem pierwszy bieg, bo było 17, a to było trochę za ciepło. Przy tych temperaturach dodatnich to pierwszy bieg wystarczy. Dopiero jak tam minus 5, minus 7, a w ten czas drugi bieg. Tak to wystarczy. No. No teraz wybierałem tutaj siuśki i siki z klatki. Tu na ten czas Chińczyka wypuściłem. No to poszedł jeść. Łyska są. Je. Cienki bolek. Nie widzę szramka. Był szramek. Ktoś może poszedł na dwór. Albo tutaj się schował. Nie, tutaj nie ma. No i ciekawy jestem, co Chińczyk zrobi, czy jak się naje, to pójdzie do beczki. Chciałbym to sfilmować. Na razie je. Zobaczymy, co będzie dalej. O, o wilku mowa, przyszedł. Szramek przyszedł. Byłeś na dworze, Kiciuś? No i co, Chińczyk?
piję wodę teraz. Wodę piję. Szramek, a kapitan Żbik cię nie zaatakował? Co? On tam na dworze. Chyba, że poszedł. No i co? Co zrobisz, Chińczyk? Teraz? No zobaczymy, czy pójdzie na dwór. Co, pójdziesz do siebie? No idź. Idź tam. Idź do siebie. No idź tam. Idź, 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 idź. Idź. Dobra. No, chyba ci się tyłek tam wychłodził. Za bardzo już ci się nie chce tam. To dobrze. No dobra. Czyli za bardzo nie chce iść tam już na dwór.